Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i witam was w kolejnym vlogu. Obiecałam sobie, że po powrocie z Paryża, który był w niedzielę, dzisiaj mamy czwartek, będę nagrywać regularnie vlogi, w których będę was na bieżąco o wszystkim informować. Także tak też dzisiaj robimy i zaczynamy od pierwszego. Ja przez ten czas, co byłam w Paryżu, jeżeli jeszcze nie wiecie, to właśnie kilka dni temu na weekend pojechałam sobie z rodzicami do Paryża troszkę pozwiedzać i ogólnie jest z tego wszystkiego vlog na kanale, także zapraszam was bardzo serdecznie. Przez poniedziałek, wtorek, środę i czwartek tak naprawdę nadrabiałam wszystko w szkole, miałam mega dużo sprawdzianów, nie do nadrobienia, tylko tak ogólnie, normalnie. I jeszcze jutro mnie czekają dwie kartkówki, także będę się uczyć, ale stwierdziłam, że rozpocznę vloga, bo tak jak mówiłam, muszę kiedyś zacząć, a im szybciej zacznę, tym będzie po prostu lepiej dla mnie. I dzisiaj mamy czwartek, ja mam dzisiaj turbo dużo rzeczy do zrobienia, mianowicie wróciłam ze szkoły, zjadłam, bo byłam mega, mega głodna, wyszłam na spacer z Luną. Teraz przyszłam do pokoju i zabieram się za sprzątanie, bo jest straszny syf, że po prostu już nie mogę patrzeć. W takim sensie, że wiecie, no ogólnie tak to jest czysto, ale tak to czysto jest no praktycznie zawsze. Ale ja widzę te kurz i w ogóle to wszystko mi to strasznie przeszkadza, bo jednak w tym pokoju no, spędzam mega dużo czasu i lubię jak jest w nim czysto. W ogóle dzisiaj jest taka wichura, że dwa razy już wywalało prąd, przez co odpaliły mi się lampki, więc muszę je zgasić. I w ogóle patrzcie na mojej siatce. Tutaj jest taka siatka na komary, jakieś robaki i tak dalej, żebym mogła mieć normalnie otwarte okno. Czy wy to widzicie? Tu jest multum liści. Po prostu jakaś jedna wielka masakra dzisiaj jest na dworze. Tak wieje. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz była taka pogoda, że tak mocno wiało. Po prostu serio, urywa głowy. A oprócz tego jutro mam egzamin wewnętrzny z prawa jazdy. No, także turbo się stresuję. Wewnętrzny jest to taki, który robicie w szkółce, który zanim pójdziecie do państwowego, do Wordu, robią wam taki egzamin, czy faktycznie się nadajecie, czy po prostu lepiej sobie jeszcze odpuścić i sobie potrenować. Dostałam też paczkę z L'Oreala, dziękuję bardzo serdecznie. Jakiś taki PR-owy, płynna odżywka, błyskawiczny efekt, także dziękuję bardzo, przetestuję sobie. To jest podobno jakieś takie, że nakładacie sobie na włosy, suche chyba, na wilgotne, nakładamy przez 8 sekund, spłukujemy i podobno ma być fajny efekt, także zobaczymy, nie wiem, przetestuję. Jeżeli mi się spodoba, to ewentualnie udostępnię wam tylko na Instagramie. Dobra, bez zbędnego przedłużania, bo już tutaj gadam do was 4 minuty, czas leci, a jeszcze nic się, za nic jeszcze nie zabrałam, więc lecimy ze sprzątaniem. Moi drodzy, mamy kolejny dzień, a w zasadzie mamy już kolejny dzień, bo jest sobota, a ja zaczęłam vloga w czwartek, jak się przygotowałam do piątku. Jeśli chodzi o wszystko, co miałam w piątek, to co wczoraj wam mówiłam, kartkówka z angielskiego poszła super, kartkówka z geografii też. Jeśli chodzi o prawo jazdy, to zdałam teorię wewnętrzną. Do teorii podchodzę jeszcze w czwartek, zobaczymy jak to mi wyjdzie, a tymczasem słuchajcie, testuję zestaw maty, z racji, że ja jeszcze oficjalnie nie kupowałam zestawu maty. Byłam w Maku z moimi znajomymi, oni wtedy sobie wzięli ten zestaw. Ja się strasznie zraziłam przez to, że opinia strasznie była negatywna, ludzie zaczęli mówić, że ogólnie macza smakuje jak woda z akwarium, jakieś takie odpowiedzi były, że cheeseburger w ogóle gorszy niż ten pojedynczy i że w ogóle nie ma żadnego dodatkowego gadżetu ani nic w tym stylu. I ja wtedy nie wzięłam tego zestawu, ale wzięła moja koleżanka i jedyne co spróbowałam to właśnie ta matcha. I moim znajomym tak średnio smakowała, a mi było dość spoko, ale wzięłam wtedy łyka i zobaczymy, bo kupiłam, mama mi przywiozła, tak jak mówię, właśnie zestaw maty, więc spróbujemy jak smakuje też burger, ten potrójny i w ogóle wszystko. Także dostałam też naklejki w ogóle, nie wiem, chyba też widziałam jakiegoś tam TikToka, że te naklejki już zaczynają wchodzić. Także ja dostałam bardzo spoko, takie kolorowe, fajne, ja się naklejkami jakoś za bardzo nie jaram, ja jedyne na co przyklejam naklejki to ewentualnie
walizka lub jakiś case na telefon albo coś w stylu, ale tak to rzadko przykleiłam gdziekolwiek jakieś naklejki, ale te są całkiem fajne, takie kolorowe, podobają mi się te różowo-czarne. No i co, mamy fryteczki, jeszcze ciepłe, to są średnie frytki, także bardzo spoko, tak jak mówiłam, matcha i potrójny cheeseburger. Ja nie przepadam ogólnie za burgerami w Maku, właśnie jedyny burger, jaki jem w Maku, to jest Drwal, którego w sumie to jest akurat burger, którego uwielbiam, a inny burger, którego jem w Maku, to tylko cheeseburger. Reszty jakieś mnie, nie wiem, obrzydzają trochę. No i co? I mamy też tą właśnie matchę. I ja ogólnie lubię sobie robić matchę w domu. Mam taką swoją, którą sobie zaparzam. I tyle, a jakby ktoś nie wiedział, co to jest matcha, bo wydaje mi się, że mogą być takie osoby, to jest to po prostu sproszkowana zielona herbata. I ta jest akurat, wydaje mi się, że bardzo taka mleczna, bo jest ona taka jasno zielona, praktycznie jak mleko. Wtedy była dobra, a teraz zobaczmy. Teraz też mi smakuje. Ona bardzo jest taka właśnie strasznie mleczna, jak bierzesz pierwszego łyka, to czujesz samo mleko, a pod koniec dopiero taką matchę, która jest jeszcze w dodatku taka słodka. Ja jak robię matchę, to jej nie słodzę, bo wiadomo, to też nie ma być taka klasyczna matcha, która ma być zdrową po prostu herbatą, tylko to ma być taki odpowiednik, jak wszystko w Maku. To nie są ziemniaki, także to też nie może być taka po prostu zwykła matcha, tylko takie coś słodkiego do popicia. I właśnie podoba mi się to, bo jak w Stanach na przykład są szejki, w Polsce też, ja uwielbiam na przykład zagryzać frytki, albo burgery szejkami, albo lodami. Na przykład, o nie, przeciekł mi ketchup. Niedobrze. Więc fajnie, że jest coś takiego mlecznego, słodkiego. Tymczasem przechodzimy do burgerka. A, jeszcze frytki, okej. Okay. Frytki pewnie... smakują jak frytki. Ja nie lubię też, jak ten ser z Maka jest już taki zimny, ale let's check. Smakuje jak cheeseburger z Maka. Tylko, że bardziej, zdecydowanie bardziej mięsny. Są osoby, które z pewnością się nie najedzą jednym cheeseburgerem. Ja też bym, jakbym była mega głodna, też bym się nie najadła jednym cheeseburgerem. Dlatego zawsze biorę cheeseburgery, na przykład nuggetsy. A na przykład teraz można sobie zamiast na przykład dwóch cheeseburgerów albo cheeseburgera i czegoś żyć sobie takiego i nim się już bardziej najcie, bo jest bardziej pożywne. Wydaje mi się, że na czeku kupiłabym sobie to jeszcze raz, bo wszystko mi smakuje, wszystko mogę zjeść i tyle. Także ja teraz kontynuuję posiłek, a dajcie znać, co wy sądzicie o zestawie matczak. Hejha, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mamy, nie wiem, który dzień z kolei, ale na pewno przez kilka dni się do was nie odzywałam. Tak czy inaczej mamy środę. Ja przed chwilą wróciłam z pole dance'u. Dzisiaj ogólnie mój dzień wyglądał tak, że byłam w szkole. Wróciłam ze szkoły. Miałam wolny dom i przez to zaczęłam opiekować się Luną, no bo ona siedziała sobie w końcu, więc ją od razu wyciągnęłam, trochę się z nią pobawiłam, dałam jej jeść, wyszłam z nią też na spacer i później zasnęłam i tak naprawdę spałam do 17:50, a o 18:15 wyszłam z moim tatą i pojechaliśmy na, zawiózłem na pole dance po prostu i teraz wróciłam z treningu i słuchajcie, mam zdalne od jutra. Tak, moi drodzy, wracam na zdalne, póki co tylko na czwartek i piątek, z racji, że okazało się, że jeden chłopak od nas z klasy ma COVID-a, wynik pozytywny, ale teraz jest jakaś taka ustawa, że liczą 10 dni, czy jakby nie idziemy my na 10 dni, tylko 10 dni od momentu, kiedy ostatni raz mieliśmy z nim kontakt. No i te 10 dni wypada akurat do 1 listopada. Nie mamy żadnej kwarantanny, nic w tym stylu, po prostu przychodzimy na zdalne poniedziałek, czwartek i piątek. A tymczasem idę oglądać. Pewnie się jeszcze do was jutro i pojutrze odezwę na 100%, jak będę siedzieć w domu, więc ten vlog będzie dość obszerny. W ogóle ostatnio polubiłam robić takie po prostu vlogi luźne. Zobaczcie, moi drodzy, na to. Przed mi taki zestaw, który jak nie widzieliście, jak nie obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie nie wiecie, ale jeżeli obserwujecie, to pewnie już widzieliście. I stwierdziłam, że pokażę wam to też tutaj, bo jest to coś mega ciekawego. Jest to taki zestaw do samoobrony. I mamy właśnie taki dość niewinnie wyglądający breloczek, a tak naprawdę mamy tutaj, oprócz takiego po prostu miejsca, na co możemy sobie zaczepić i pompona, mamy tutaj same jakieś takie fajne rzeczy, które warto mieć ze sobą, zwłaszcza jak się gdzieś wychodzi wieczorami. Po pierwsze, mamy tutaj w takiej kieszonce gaz pieprzowy. Następnie tutaj mamy taki pojemniczek, chowanie czegoś. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale służy to do wybijania
szyb, także myślę, że naprawdę spoko sprawa. Tutaj mamy taki zwykły otwieracz do piwa, przynajmniej tak mi się wydaje. Następnie mamy taki kluczyk, który no wygląda jak kluczyk, a tak naprawdę jest to scyzoryk, w którym tutaj jest ukryty nóż. Nie wiem, czy dam radę to wyciągnąć jedną ręką, ale o, no widać, że wystaje. Także naprawdę spoko sprawa. Co jest naprawdę super, to jest latarka po pierwsze, czyli na przykład jak wracacie gdzieś w nocy, a na przykład rozładował wam się telefon, no to macie latarkę. I druga sprawa jest to alarm, który jest mega, mega głośny. I trochę boję się go teraz włączać, bo się boję, że Luna się wystraszy. No jest on turbo głośny, jak ja go pierwszy raz odpaliłam, to się mega wystraszyłam. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta karteczka, ale napiszę wam ten sklep tutaj, jakbyście chcieli sobie zamówić, także polecam bardzo serdecznie, bo jestem serio w szoku, nie sądziłam, że będzie to tak naprawdę fajnie zrobione. Ja zaraz zaczynam lekcje zdalne, ale jeszcze chyba pójdę sobie coś zrobić tak na szybko do zjedzenia, bo jestem dość głodna. Ara sobie tam siedzi. W ogóle w listopadzie będę miała jeden bardzo super wyjazd i zabieramy też, uwaga, ze sobą Lunę po raz pierwszy na taką daleką podróż i zamówiliśmy jej taki wielki kojec. Tutaj to jest ogólnie ten balkonik z jakby taką składaną częścią, którą po prostu można tak zakryć i jest tylko taki jeden i jest on naprawdę ogromny, idealnie się nada właśnie na lotnisko. Tutaj Luna będzie mogła sobie siedzieć, w samolocie sobie to otworzymy, będzie miała dużo miejsca, można jej dać normalnie dać jeść, położyć matę, także naprawdę wszystko, także super sprawa. Najlepszy sos do tostów, jaki istnieje, to zdecydowanie ranch. Jest amerykański sos, którego swoją drogą Amerykanie używają praktycznie do wszystkiego. No i moi rodzice przywieźli tylko ze Stanów, jak byli ostatnim razem i jest po prostu przepyszny. Mam taką troszkę dłuższą przerwę, jeśli chodzi o lekcje, więc idę się wykąpać. I wy często się pytacie ogólnie, czego używam do włosów, a więc proszę bardzo, taka maska od Kerastase. O, taka. I taka odżywka również od Kerastase. I to są kosmetyki i tak naprawdę to wszystko, z czego korzystam do włosów. Coś ostrość nie chcę powiedzieć, a więc zabieramy się za kąpiel. Uwaga, produkcja, o której bardzo często pytacie, to jak pielęgnuję twarz i ja do pielęgnacji twarzy używam od, wydaje mi się, tak roku, albo nawet ponad roku, używam wciąż tego samego produktu i jest to taki żel do mycia twarzy od Taupy. Nigdy jeszcze nie znalazłam dokładnie tej edycji, nigdzie stacjonarnie w wersji dużej, zawsze jest tylko ta wersja mini i ona jest na tych kosmetykach takich podręcznych w Rossmanie, ale powiem wam, że przez ten rok przewijały mi się różne kosmetyki, na przykład przez wakacje zmieniłam na jakieś takie pianki naturalne do twarzy, ale nic tak dobrze nie utrzymywało w takim dobrym stanie jak na przykład teraz. Po prostu teraz jestem mega dumna z stanu mojej cery. To jest najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek miałam do twarzy i powiem wam, że on ani nie wysusza, ani po tym cera nie jest tłusta, właśnie nie wysypuje, nie zapycha, także naprawdę mogę wam go polecić. A jedną super rzeczą jest taki olejek do twarzy z Dermalogiki. Oczywiście też muszę złapać ostrość. O, proszę bardzo, tak on się prezentuje. Ja go używam wtedy, jak mi po prostu mega się natłuści skóra i po prostu już czuję, nie robię tego codziennie, ani na przykład raz w tygodniu, to po prostu co jakiś czas, jak zauważę, że moja skóra się zrobiła taka strasznie tłusta, umyję sobie nią tak ze 2-3 razy i po prostu ten olejek mega nam działa właśnie na taką cerę. Tak samo kiedyś używałam na jakieś takie, jak miałam na przykład na nosie dużo takich po prostu wągrów, porów, to używałam tego z The Ordinary i on też mega mi się dobrze sprawdzał, ale jego nakładałam tylko punktowo, nie na całą twarz.
I ostatnim również mega, mega produktem, który używam do twarzy, ale tylko punktowo, i jest to niestety maść, w zasadzie lek na receptę. Nazywa się Epiduo i naprawdę na takie jakieś pojedyncze właśnie miejsca nakładane punktowo po prostu ta maść działa cuda na drugi dzień. Na drugi dzień już nic nigdy nie ma, także mega również polecam. I jego płyn micelarny używam tylko do oczu, do zmazania kresek i brwi. Także na twarz w ogóle nie używam płynu micelarnego. I mi się też bardzo poprawia cera, także jeżeli macie z tym problem, to również polecam, żebyście odstawili płyn micelarny. Może to wam się wtedy sprawdzi, bo mi się sprawdziło. No ale każda twarz jest inna, wiadomo. Ja teraz lecę na lekcję. Także see you później. Moi drodzy, ja właśnie skończyłam lekcję, mamy piątek. Miałam ostatnią lekcję, to był polski i co? I dzisiaj, słuchajcie, idę na imprezę halloweenową, ale tego już nie zobaczycie w tym vlogu, zalecie, że tego vloga właśnie teraz kończę. Więc co? Więc zobaczymy, przemyślę to, jak to zrobię. I co? Buziak dla was i widzimy się już niedługo.